Na życiu trzeba się znać. Zobacz, Irka, szósta rano, zobacz, jak to życie w mieście się układa. Jedni śpią, inni wstają do pracy. A zobacz, tam ten biedny człowiek, zobacz, grzebie po tych kubach, wybiera sobie coś tam. A może coś zgubił? O, wziął ten zepsutą baterię, patrz, na co jemu się to przyda? No. Może ma zepsuty ten tranzystor, to i zepsuta bateria będzie grała. No biedny, no ludzie go obgadują, psy go obściekują. No Zobacz, przykładowo w tym kuble, zaś, no co on tutaj biedny znalazł, no patrz. No. Ale... No, popatrz, Szczepan, ale fajne, popatrz się. Zostaw, Wirka, to są ale śmieci. Ale fajne, to zostaw. Czekaj. Patrz, no. Jakie ładne. No, czemu? Można postawić. Ja sobie to wezmę, naprawdę. Słuchaj. Ale tu fajnie. Ale słuchaj, ale to możemy sobie rzeczywiście wziąć, zobacz. Szczepan, wiesz co? Krzesło bez jednej nogi. A... No i czego się pani nie podoba, że co, że se tu siedzę? No, siedźmy. A może pilnuję? Ale czekaj, zobacz, jaki ładny jest żyrandol. Ale fajnie. A nie podłączony, Szczepan. Ale weźmy go. Weźmy, ja zrobię kabelek i to się wszystko uda. Ach, no patrz, właśnie, jaki słuchaj. Piękny ten jest. No żyrandol. Śliczny żyrandol. Szczepan, ale co my zrobimy z tym, co już wisi? Słuchaj, ten to zdejmiemy i wyrzucimy na śmietnik. No może ktoś biedny sobie zabierze. I masz rację, tak zrobimy. Leć, stary żyrandole. O!